Halo, z tej strony Pedro i w tym materiale zainwestuję 50 miliardów gemów w ekskluzywy, czyli po prostu kupię ekskluzywę za 50 miliardów, potem je sprzedam i zobaczymy, ile mi się uda z tego zarobić, dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania tego odcinka, a jeżeli pomysł wydaje wam się ciekawy, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Jeżeli tutaj będzie bardzo dużo łapek w górę, to po prostu nagram kolejny odcinek z tej serii. Dodatkowo dzisiaj rozdam wam Hellish Axolotla w wersji Dark Matter. Jak go wygrać, o tym dowiecie się podczas trwania tego odcinka, dlatego musicie go oglądać od samego początku do samego końca. W jakie ekskluzywy zainwestuję? W każdego, jaki mi wpadnie do rąk. Jeżeli będzie w dobrej cenie, to oczywiście go będę kupował. Będę robił zakupy za około 50 miliardów gemów i potem od razu te ekskluzywy będę sprzedawał. Wszystkie trady oczywiście wam będę nagrywał, komentował, żeby nie było, że coś zrobiłem poza odcinkiem i tak dalej. Dlatego zapraszam do oglądania i ja zabieram się w tym momencie do kupowania swoich pierwszych ekskluzywów. Po prostu wydajmy 50 miliardów gemów. Zapomniałem dodać, że trady będą poukładane od najmniejszego do największego. No i teraz zobaczcie, na co wydałem 50 miliardów gemów. Okej, widzowie, pierwszy trade to będzie Otter. Za tego Ottera zapłaciłem tylko i wyłącznie 750 milionów gemów. Według mnie była to bardzo dobra oferta. Nie chciałem kupować Otterów i tych najtańszych ekskluzywów, no ale jak wydarzyła się taka okazja, no to dlaczego by z niej nie korzystać? Mówię, kupuję wszystko to, co mi wpadnie do ręki, chociaż wolałbym troszeczkę droższe pety, ale Otter za 750 milionów to też jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra opcja. Następny jest oczywiście Keyboard Cut, czyli po raz kolejny tańszy ekskluzyw. Tym razem za jedną taką sztukę zapłaciłem 850 milionów gemów, co według mnie też jest bardzo, ale to bardzo dobrym pomysłem. Skąd ja biorę, widzowie, ceny petów? Ceny macie tabelkę na moim Discordzie, no i pod jakimś odcinkiem macie tabelkę z cenami wszystkich ekskluzywów i po prostu starałem się te ekskluzywy kupować jak najtaniej i potem sprzedawać je jak najdrożej. Kolejny trade to oczywiście Natura, 70 miliardów statystyk za 2 miliardy gemów, co jest według mnie również super ofertą, ponieważ ją sprzedałem, jak pewnie możecie się domyślić, troszeczkę drożej. Tutaj w ogóle super mi się, widzowie, udało, ponieważ znalazłem dwie natury za 3 miliardy, czyli wychodziło za jedną maturę tylko i wyłącznie 1,5 miliardów gemów. To jest tak naprawdę kupowanie tych petów jak za darmo. Miałem bardzo dużo szczęścia, że właśnie w takich cenach udawało mi się znaleźć te pety, ponieważ wiem, że są one rzadko dostępne po prostu w tak niskich cenach. I teraz już zaczynamy z trochę droższymi petami. Wicked Dragon, oczywiście to jest jeden z nowszych ekskluzywów, 6,5 miliarda gemów za niego. Naprawdę, według mnie, bardzo, ale to bardzo spoko cena. Po raz kolejny od tego samego użytkownika. On miał naprawdę bardzo dużo ekskluzywów w bardzo dobrych cenach, ponieważ potrzebował bardzo dużo gemów na Huge Festive Cata. Kolejny, tutaj mamy Doge Stacked za 7 miliardów gemów. Po raz kolejny mega fajna promocja. Dostałem też dużo promocji za to, że kupowałem hurtowo, więc wy też możecie kupować hurtowo. Grumpy Cat, 10 miliardów gemów za niego zapłaciłem. To już jest taka ok cena, nie jest to jakaś mega super steal, ale nadal dobra cena i mam nadzieję, że na tym zarobię. I największy trade dzisiaj, Chest Mimic za 18,5 miliarda gemów. Naprawdę, po raz kolejny mega duży steal. Sprzedam go na pewno za dużo więcej gemów. Jestem mega zadowolony, że mi się udało po prostu tego Chest Mimica dostać. Po prostu coś super. No i to były wszystkie trady, kupowanie. I teraz wam robię oczywiście podsumowanie. Jak możecie zauważyć, udało mi się kupić aż 9 ekskluzywów. Niestety zauważyłem, że jednego Ottera nie udało mi się nagrać. Nie wiem dlaczego, nie mam tego nagrania. Ale kupiłem jeszcze jednego Ottera za miliard gemów i łącznie wyszło, widzowie, 49 miliardów i 600 milionów gemów, czyli już zaokrągiłem oczywiście do 50 miliardów gemów i teraz zobaczcie, za ile mi się to udało sprzedać, ponieważ sprzedałem to od razu, nie chciałem czekać tydzień, dwa tygodnie i tak dalej. Jeszcze pewnie się zastanawiacie, skąd kupowałem pety. Pety były, widzowie, kupowane z mojego serwera Discord, na który link macie w opisie, i były też kupowane z serwera Discord Big Games, gdzie były sprzedawane również na Big Gamesie i również na moim serwerze, dlatego polecam, bo tam robiłem mega, ale to mega duże też style na te pety, a i tak mi się udało zarobić bardzo, ale to bardzo ogromną sumę, dlatego teraz zobaczcie, jak to sprzedawałem. I też będzie to ustawione oczywiście od tych najmniej gemów do tych najbardziej wartościowych. Teraz będą wyniki odcinka o fiusowaniu petów, dlatego już mam tutaj przygotowany link, filtruj duplikowane komentarze, get YouTube comments i klikamy start, zobaczymy, komu się uda wygrać, komu się uda zwyciężyć. Słowem kluczowym było fius, jest tutaj nick fius, tutaj jest nickname mime sub sub. Zgłoś się do mnie najlepiej na Discordzie, a jeżeli nie masz konta Discord, no to po prostu dodaj mnie do znajomych na Robloxie, ja ciebie przyjmę i dam ci tego peta, dlatego ja zapraszam do oglądania odcinka dalej, no i dzisiaj też zrobię wam jakiś konkursik. Zaczynamy, widzowie,
drzewie sprzedawanie, a więc zaczynamy. Nature Dragon pierwszy poszedł za 4 miliardy gemów, czyli już mamy bardzo duży profit i lecimy dalej. Za 5 miliardów gemów sprzedałem 2 tery. Pamiętacie, po ile je kupowałem? No właśnie, teraz poszły po 2,5 miliarda gemów, czyli normalna oferta. Ja kupowałem pety tanio i sprzedawałem w miarę po normalnych cenach. Tutaj mamy Naturę i Keyboard Cata za 5 miliardów gemów. Tutaj dla widza zrobiłem troszeczkę promocję, mam nadzieję, że się ucieszył, ponieważ pety były troszeczkę więcej warte. 11 miliardów gemów za Stacked Doga to według mnie jest dobra cena. Mógłbym wziąć troszeczkę więcej, ale nie chciało mi się czekać, bo ten pet powinien troszeczkę podrożeć. Lecimy dalej, 25 miliardów gemów. Tutaj jak widzicie dostałem, ale nie dałem żadnego peta, ponieważ potem dałem te pety po prostu w banku dla tego użytkownika i bardzo się ucieszył. Tutaj mamy ostatniego, najmocniejszego trade'a, 25 miliardów gemów za Chespy Mika, ale to widzowie nie jest koniec, ponieważ ja dostałem jeszcze 5 miliardów potem, ponieważ umówiliśmy się na 30 miliardów gemów za Chespy Mika. To był mój największy profit, największy to był mój trade od dawna. Jak widzicie, jesteśmy już po sprzedaniu wszystkich petów i pewnie teraz jesteście ciekawi, ile czasu mi to zajęło i jaki z tego był profit gemów, a więc już wszystko wam oczywiście mówię i potem zrobię wam konkurs na najlepszego peta w tym momencie w grze. Jeżeli chodzi o zarobek, zarobiłem 30 miliardów gemów, rozumiecie to widzowie? 30 B gemów zarobiłem, inwestując tylko i wyłącznie 50 B, czyli wzrost był, widzowie, razy 2. Jak widzicie, tutaj mam prawie 150 miliardów gemów w banku i jeszcze 14 miliardów na koncie, równo 30 miliardów gemów miałem, widzowie, zarobku. Teraz chodzi o czas, ile czasu poświęciłem na to, żeby zarobić 30 miliardów gemów. Tak szczerze, mega niedużo, około 2 godzin, czyli w 2 godziny na samym handlu ekskluzywami zarobiłem 30 miliardów gemów, więc widzowie, nie jest to jakoś mega skomplikowane. Mam nadzieję, że ten odcinek i ta seria, ponieważ chciałbym z tego zrobić serię, pokażę wam, jak lepiej handlować ekskluzywami, jak ogólnie handlować w Pet Simulator X i jeszcze dzięki temu może mi się uda zrobić cały team huge petów, co byłoby troszeczkę marzeniem moim w Pet Simulator X i takim podsumowaniem całej gry. Widzowie, mam dla was teraz konkursik na Hellish Axolotla w wersji Dark Matter. Pewnie wielu z was na to czekało i jak go wygrać. Jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, bo to jest obowiązkowe. No i subek najlepiej z dzwonem. I w komentarzu piszecie słowo handel oraz was nick z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że odcinek oglądaliście do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wygrać tego peta. Jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, zaproście waszych znajomych. Dzięki temu oni też się dowiedzą o tym filmie, dowiedzą się o sposobach na handel i jeszcze będą mogli wygrać peta i wasza szansa na wygranie będzie oczywiście większa, więc widzowie, wpadajcie na konkursik, zapraszajcie znajomych. Zaraz powiem wam jeszcze dwie bardzo, ale to bardzo ważne informacje. A jeszcze co do tego handlu, to widzowie, tak, czy warto jest teraz handlować ekskluzywami? Oczywiście, że tak. Teraz w Pet Simulator X nie ma nic innego do roboty, tak mi się wydaje. Możecie albo uzupełniać swój indeks, gdzie już mam go prawie na 100%, albo, widzowie, możecie właśnie handlować ekskluzywami, bo gemy się zawsze przydadzą i o tym musicie pamiętać, że gemy zawsze, ale to zawsze się przydają. A tylko najlepiej, widzowie, jak handlujecie tymi petami, handlujecie tymi gemami i tak dalej, to starajcie się szybko kupić, szybko sprzedać. Dlaczego? Ponieważ tak, jeżeli poczekacie trochę, to ceny pójdą w górę, ale niestety mamy coś takiego jak kopiowanie petów w Pet Simulator X. Nie wiem, czy kopiowanie gemów też jest, ale na pewno kopiowanie petów też jest. I potem, żebyście się przykro wam się, widzowie, nie zrobiło, że po prostu wam pety znikły i nie zarobicie, tylko stracicie na tym, więc to jest taka moja uwaga i jeszcze dla was dwie, ale to bardzo ważne informacje. Standardowo zapraszam każdego na mój serwer Discord, do którego link macie w opisie. Zobaczcie, ile tutaj mamy prywatnych serwerów do Pet Simulator X totalnie za darmo. Dodatkowo codziennie robimy konkursy na Robuxy, pety albo gemy. W zależności od tego, jaki mamy dzień, taki mamy konkurs. Bardzo dużo osób też tutaj robi serwery 2.8, dzięki czemu dużo więcej zarabiacie. Najszybszy tutaj macie kontakt ze mną, mega fajnych ludzi do pogadania na czcie głosowym, czy to właśnie pisemnym, oraz dodatkowo możecie być częścią naszej społeczności. Wystarczy, że dołączycie do naszego Discorda, link macie w opisie. Konto na Discordzie jest 100% darmowe, tak samo jak dołączenie do naszej grupy, więc nic was to nie kosztuje, a możecie tylko zyskać. Drugą bardzo ważną informacją jest oczywiście moja grupa na Robloxie, Robaki Pedra, tak samo jak do Discorda, macie wszystkie linki w opisie, zapraszam was bardzo serdecznie, klikacie join group i już jesteście częścią naszej grupy, naszej społeczności. Jeżeli ktoś ma trochę wolnych Robuxów i chciałby kupić koszulkę widza, no to bardzo serdecznie zapraszam do zrobienia tego, to wspiera moje odcinki, moje konkursy i oczywiście moje tam jakieś otwieranie jajek. Dodatkowo widzowie,
chciałbym pozdrowić ostatnie osoby, które zakupiły koszulki, a jeżeli wy chcecie tutaj być, no to oczywiście wiecie co zrobić. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!